Zwracam się przede wszystkim do osób, które przyjeżdżają na krótki czas, do jakichś turystów na krótki czas, którzy przyjeżdżają na wakacje do jakiegoś nowego kraju, do nowego miasta i które chciałyby trochę pozwiedzać i coś ciekawostka taką chciałem tylko powiedzieć. Chodząc, tak jak ja teraz chodzę tutaj, naprawdę zauważam mnóstwo nowych rzeczy, których normalnie nie widać, jeżdżąc na przykład skuterem, jeżdżąc jakimś samochodem, czy jakoś tak na szybko. I muszę wam powiedzieć właśnie, zachęcić was do chodzenia pieszo, i poznawania miasta właśnie w ten sposób, bo jeżdżąc skuterem nie widziałem tutaj połowy? 90%, szczególnie w takim miejscu jak tutaj Tajlandia, jak tutaj ten Patong, który na dość małej powierzchni jest bardzo dużo różnych rzeczy, jakiś kurczę, pełno, te ulice są, każde miejsce przy ulicy jest wypełnione czymś, jest mnóstwo jakichś sklepów, różnych restauracji, różnych przeróżnych rzeczy, naprawdę, miejsce do wypożyczania skuterów, stacja benzynowa, hotel, coś tam, siłownia, pralnia, to, naprawdę mnóstwo, znowu hotel, znowu siłownia, znowu to, znowu tamto, masaże, kurczę, no mnóstwo różnych sklepów, pralnie i jeżdżąc, kurczę, skuterem, jesteśmy już tutaj drugi raz i to byliśmy wcześniej 2 miesiące, teraz już jesteśmy tutaj ileś i tą ulicą, która tutaj teraz była główna, z której zszedłem, żeby było mnie lepiej słychać, przejeżdżałem dziesiątki razy skuterem. Nawet przejeżdżając 10 razy skuterem czy 20, nie widziałem dużej stacji benzynowej. Zapamiętałem jedną stację, gdzie jeździłem tankować skutera gdzieś tam indziej, dosyć daleko, że tak powiem, już na wylocie z miasta. Ją akurat widziałem kiedyś i tam jeździłem tankować, a zaraz tutaj teraz za hotelem mam stację benzynową i jej po prostu nie widziałem. I nie widziałem takiego jednego fajnego street fooda, nie widziałem mechanika skuterów, samochodowego to nie, bardziej tak skuterowego. Wiele wypożyczalni skuterów nie widziałem wegańskiego jedzenia, jakiegoś tam jeszcze innego. No mnóstwa, można przegapić bardzo dużo różnych rzeczy, których no fajnie zobaczyć po prostu. Tak samo nie widziałem dużej siłowni, którą mamy zaraz pod hotelem. Duża siłownia, gdzie jest dużo osób chodzi, bardzo dobrze wyposażona. No i myślałem, kurde, no nie wiem, no nie ma za bardzo tutaj takiego miejsca. A jest! Trzeba tylko po prostu je znaleźć, bo jest naprawdę tutaj mnóstwo sklepów. Jest tu tak tego dużo, że po prostu już się nie zwraca, jadąc szybko skuterem, nie zwraca się na połowę rzeczy, które tutaj jest, nie zwraca się w ogóle już uwagi, bo jest tego tak dużo. A później chciałoby się gdzieś właśnie udać na siłownię, czy gdzieś i kurde, no nie ma. No i też nie widzi się dużo smaczków, takich ważnych smaczków, które jak się chodzi właśnie pieszo, to je widać. To wtedy je znajdujemy, wtedy je zauważamy, wtedy widzimy fajne jakieś kawiarenki, fajne gdzieś, gdzie można napić się kawki. Na przykład wczoraj znalazłem fajną cukiernię, gdzie są lody, gdzie są jakieś takie torciki, gdzie są ciasta, gdzie czegoś takiego myśleliśmy, że tutaj w ogóle w Tajlandii nie ma, że oni tutaj nie mają takich rzeczy, a są, tylko po prostu ich nie widzimy, jeżdżąc właśnie skuterem, no bo to skuterem, wiecie, trzeba patrzeć na drogę, trzeba uważać na to, na tamto, a jak się idzie pieszo, to się tak, no już wtedy człowiek bardziej rozgląda, wtedy bardziej szuka i dostrzega właśnie fajnych rzeczy. Także osoby, które chciałyby coś zwiedzić w jakimś danym kraju, do którego się udają, które chciałyby coś zobaczyć, chciałyby coś poznać, to naprawdę zachęcam was wszystkich do tego, żebyście chodzili pieszo po tym mieście. I to nawet idąc pieszo, 2 razy już jedną ulicą, nie widziałem, że są tutaj na przykład testy na coś tam i wydawane tam zaświadczenia i to i tamto. A dopiero dzisiaj za trzecim razem, jak szedłem tą ulicą, patrzę, ja pierdzielę, tutaj jest taki na przykład punkt, tu jest taki punkt, tu jest fryzjer, tam jest kosmetyczka, tu jest, kurde, ktoś to robi paznokcie, a tu jest na przykład hotel Andakira, którego też nie widać z ulicy, bo ulica jest tam. I gdybym nie wszedł, ale ja go szukałem w sumie, szukaliśmy go tam gdzieś w internecie, zobaczyć jakie tu są pokoje, jakie ceny, ale też ogólnie bym go nie znalazł, jeżdżąc samochodem czy skuterem po głównej ulicy,
tylko trzeba z głównej ulicy stamtąd jednak pieszo wejść w jakieś takie, że tak powiem, mniejsze uliczki. I dopiero tam są rzeczy, bo nawet takiego dużego budynku nie widać z głównej ulicy, no bo budynków jest tutaj pełno dużych i one po prostu są pochowane, a naprawdę, żeby dużo rzeczy zobaczyć, trzeba chodzić pieszo. Także to jest taka wskazówka dla osób zwiedzających, żebyście chodzili pieszo, bo nie wszystkie osoby, które przyjeżdżają na tydzień, na dwa tygodnie na wakacje, a chciałyby coś zobaczyć, wiedzą o tym, że kurde, no pieszo, łazić i wtedy zobaczymy dużo. Także co? No także na tą chwilę tyle. Do zobaczenia za chwilę. Wszedłem właśnie na trzecie piętro tego hotelu Ambekira, żeby zobaczyć, jak wygląda basen. To fajne miejsce, gdzie są stoliki, tam stoi bilard, tutaj jest fajny basen. Dość cicho, dość spokojnie. Bardzo fajnie w sumie. Pokoje są w tym hotelu dość tanie, bo patrzyliśmy, to około 1100 zł za tydzień czasu, czyli około 4000 miesięcznie. Za pokój właśnie w tym hotelu, który jest w sumie w centrum, bardzo blisko centrum Patong. Co tu jeszcze? Nie wiem, co tu jeszcze, bo właśnie chciałbym zobaczyć na żywo, jak wyglądają pokoje, ale w sumie to sobie zobaczę już na bookingu. Tylko ogólnie tak przyszedłem zobaczyć, jak to tutaj wygląda, gdzie to jest. No i w sumie wszystko jest spoko. Także tak tutaj wyglądają hotele. Fajne jest to, że w sumie można sobie wejść. Patrzcie, nie ma nikogo. W ogóle jest basen, nie ma nikogo. Można korzystać, mieć tylko dla siebie. Także spoko. No i też właśnie to jest spoko, że te hotele są dość tak otwarte, takie, że te recepcje nie mają jakichś takich. No niektóre mają zamykane drzwi, ale niektóre nie mają, czy tam coś, ale tak ogólnie, że można wejść, zobaczyć, rozglądać się, czy się chce, czy się nie chce, jeszcze tego. Tutaj jest taka właśnie otwarta recepcja. Tam jest lobby, tam jest stołówka. No i tam dopiero właśnie jest później tam daleko, jest właśnie główna ulica. I tak właśnie sobie chodzę, zwiedzam, patrzę, gdzie można się zatrzymać na kolejne tygodnie w Tajlandii, w Patong.